Welcome to paradise. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dying Lighta 2. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. I w ostatnim odcinku, jak widać, zrobiliśmy sobie kolejną bezpieczną strefę, a teraz będziemy zmierzać do kolejnego questa fabularnego. Jest tutaj też parę rzeczy, aktywności do zrobienia w nocy, ale mamy dopiero 14, więc nie ma sensu tego wykonywać. Zaskoczmy sobie tutaj bezpiecznie. No i jakoś tutaj po daszkach polecimy sobie teraz do questa. A, dobra, nie polecimy po daszkach, bo tutaj jest przecież ten. Był spad, teraz pójdziemy sobie po daszkach. Kurwa, Golden rzucam w nich zamiast... Bawcie się dobrze. Spróbuj teraz. Nie kręć się. Tam zajebisty lek mam teraz, nie? Wybrany. Halo? No dziękuję za zmianę. Chłopie. Nauczyłeś się już latać? A jeszcze wszedłeś na górę? A, bo tu dwóch ziomków jakiś masz jeszcze. A ty kurwa co, jeszcze żyjesz? Żebyście spadli i się zabili w końcu. No, dziękuję. Yes. To podzwonił. Co tu się odwala? Dobra, może w końcu zbierzemy co chcemy. Zajrzyjmy sobie do ekwipunku, bo nam się parę rzeczy rozdupcyło. Weźmy jakieś gówniane bronie, tutaj wybierzmy. Raz. Dwa, tu nam są potrzebne te gówna do rzucania. Jakieś nowe spodnie. O! Dodatkowy parkurowy exp git, to mi się podoba. I do czego, jakie to są spodnie? Medyka. Medyka ma sens granie troszeczkę. Tylko że i tak za dużo nie mam jakby rzeczy, które mi tutaj dopomogą, nie? Dobra, tu już chyba wszystko. Dziennik tutaj i tak. Ktoś tu jeszcze ryja drze. Dobra, przeszukajmy najpierw tutaj wszystko. Co to kurwa było? Dobra. Tam jest quest, ale ja sobie zejdę jeszcze na dół. Yeah.
Ta co skacze jebana. Czym ty dziwko jesteś? Tak, teraz pytanie. Tu ją zajebałem, nie? Więc teoretycznie pod tym powinno leżeć jej. Ty ma zombiak. Bronne buty. Nie wiem, czy ja ją przelutowałem, czy nie. Tu jest jeszcze jakaś książka do zebrania. Siema. Ktoś tu se kurde na czymś gra. Kurwa, ile tu siedzi. Spoko się, te bronie mogą rozwalać, nie robi mi to problemu. Po co ci ich tyle zbieram? Man. Tylko tu jakaś była miejscówka, coś do zebrania tu było. Nie za bardzo wiem, gdzie to teraz jest. Chyba. Nie do wiary, kurde. Sorry. On z pieprza. Był kościół jakiś normalny taki. Już wyluzujcie, nie będę was bił. Sorry. Wy też to widzicie? Tym razem wygrałeś. No wiem, spoko. Tylko pytanie mam w sumie, jak wy się poruszacie między tymi zombiekami. Sorry, mordo. Nie uciekaj. Dobra, ale co tu jest? Spotkanie. Gdzie to spotkanie? Zostali wpierdol ode mnie na tym spotkaniu. Dobra, idziemy stąd. Nic ciekawego jednak nie ma. Tam coś jest jeszcze 70 metrów od nas. Co, wejdźmy. To jest w podziemiach. Aiden, jak ci idzie? Najwyraźniej bandyci uciekli z wieży ciśnień. Jest pusta. Sophie mówi, że jeśli pomogę im odzyskać wodę, pokaże mi inne przejście do Central Loop. Brzmi dobrze. Wychowała się tutaj. Zna każdy metr tego miejsca lepiej niż nie jeden taryfiarz. Tylko uważaj na Joe'ego, Aiden. To pajac, ale niebezpieczny. Wątpię, żeby po prostu uciekł. Może latarkę wyłączę. Hmm.
Dobra, dwie rzeczy tu są. A że mam blisko do tego, to sobie podejdę. Dzięki. Wyżej niż myślałem. Ty, ale wejdź na to. Szlak. Mhm. Wejdziecie tędy? Wiadomo. Serio? Bo się podpalają. Okej. Okay. Chyba wszystkie zombeki. Tylko że zużyłem sobie sporo tego. Nożyków do rzucania. Muszę je teraz powytwarzać. Mamy sporo surowców, więc nalajcie. W ogóle za to powinno też być jakieś punkty expa dodatkowe za wytwarzanie. Dobra. Styknie. Noże są wybrane. Tu dodajmy sobie jakieś dwie bronie gówniane. Po prostu były, nie? Coś jeszcze mam. Czapka. Ale słabsze. I czapka, i buty. I w plecaku jakieś pierdoły pewnie. Tak. Dobra. No dobra. Zamek łatwy. Okej. Sophie? Jack i Joe są w wieży, chcą ją wysadzić. Chryste. Jeśli to zrobią, stracimy źródło wody. Szybko, Aiden. Wieża jest zaminowana. Spróbuj rozbroić ładunki. Spróbujemy. Jeden już zebrałem. W ogóle inhibitor też gdzieś tu jest. Teraz pytanie, czy tu? Nie, raczej na zewnątrz muszę wyjść, tak? No nie, zoparka R nas czeka. Czy tam? Nie wiem, czy dobrze, że to roz... Nie wiem, czy dobrze, że to zdjąłem. W sensie opuściłem tą. Raczej nie tu.
No tu nie doskoczę przecież. Pojemnik z inhibitorami w pobliżu. Tam jest przejście. Dobra. Ogarnięte. No, zabiję go. Nie wyjdzie. Nie wyjdzie. Oddaj mi detonator. Pojemnik z inhibitorami. Nie. Musimy tylko pobierać opór. Zbierać pieniądze. Jack, oddaj go. Dostaną to, na co zasłużyli. Oddychają. Jack, ostrzegam cię. Musimy to najpierw ściągnąć. Gotowe! Woda jest bezpieczna. Teraz ten inhibitorek weźmiemy. Trochę za mało. Dobra. A kurde, jeszcze tu jest jakaś skrzyneczka. No fajnie tylko. Kurna, ja mam tam doskoczyć? A to nie tak, dobra. Myślałem, że mam na to wejść. Jednak się udało. Dookoła, nic nie ma. Dokonaliście wyboru, zjeby! Bazarianie to especy. Rozwalą nas, kiedy tylko stąd zejdziemy. Kurwa, przegraliśmy stąd. Ze wszystkimi nie damy rady walczyć. Dlatego czas na fajerwerki. Nikt nie wyjdzie stąd żywy. Joe, ty dupku, nie chcę umierać. Ale co zrobisz? Siema. Stór, albo wysadzimy te wieże. Przysięgam. Klikaj. Znalazłem bomby. Pogadajmy. Czas na gadanie się skończył. Rozjebmy tę wieżę. Nie słuchacie. To koniec. I dobrze, że to koniec. Chcemy bezpiecznie opuścić miasto. Pomóżcie mi, a ja pomogę wam. Oszukujesz się, Jack. Nikt nie wypuści nas stąd żywych. Słuchajcie, jestem pielgrzymem. Wysadźmy ją już w końcu. No dalej, wiem, że tego nie zrobisz. Nie słuchaj go, Jack. To koniec! Rozjeb ją! Nie wiem. Boję się. Joe, czekaj. Ej, Joe! To nie ten pielgrzym, który ostatnio przybył na bazar? Może. Pielgrzym czy papież? Co za różnica? Jak to co? Skoro to pielgrzym, może nas wyciągnąć. Zabrać z miasta w bezpieczne miejsce. Nie ufam jebańcowi. Nikomu nie ufasz! Mówiłem ci, żeby się dogadać z Barneyem. Raz byś mnie, kurwa, posłuchał. Dogadać się z Barneyem? Po co? Żeby go wypierdolić z bazaru. Po tym, czego dowiedzieliśmy się od espeków. Ostrzegaliśmy chujka. Daliśmy mu szansę. Ale on myślał, że jest na to zbyt cwany. Ostrzegaliście? Przed czym? No, że Lukas chce go dupnąć między innymi za broń. Szykowali na niego pułapkę od tygodni. A on, zamiast grzecznie spierdolić, próbował wszystkich wydymać. Czyli Barney wiedział, że Lukas go ściga? Dureń chciał rozpętać wojnę w Old Villador.
A jak dla mnie, wojna to ostatnie, czego potrzebujemy. Forsa, kryształy, to co innego. Dlatego próbowałem pozbyć się tego wściekłego psa i jego siostry. To co, pielgrzymie, wyprowadzisz nas z miasta czy nie? Uspokój się, Joe. Nie uspokoję się, kurwa mać! Wyprowadź nas z miasta, do najbliższej bezpiecznej osady. A nikt tutaj nie umrze. Nie targuję się z szantażystami i mordercami. Patrzcie go, jaki święty! Pielgrzym prawi nam kazania. Ty cholerny idioto. Zrób to, Jack, teraz! Żegnaj, Bazarze! Co? Co się stało? Zabawki nie działają? To ty? Ty to zrobiłeś? Zapłacisz za to. No jasne, że to zrobiłem. A mogli... Jeszcze nigdy nie zabiłem. No i co teraz? Noże do rzucania tu OP dla was. Alkohol miał tylko, no kurwa, ten miał golda. Jesteście poważni? Wy jesteście panowie poważni? No i co teraz, Aiden? Mondralo, kto będzie rządził wodą? Podział miasta. Kiedy przekażesz obiekt strażom prawa lub ocaleńcom, przejmą kontrolę nad strefą wokół niego. Kiedy frakcja przejmuje strefę, zaczyna budować w niej własne struktury stróże prawa i instalują pułapki bojowe, a ocaleńcy budują pomoce parkurowe, które ułatwiają przemieszczanie się. No kurde, no to chyba wiadomo, że lecimy w pomoce parkurowe i będziemy przekazywać to ocaleńcom. Im więcej obiektów przekażesz danej frakcji, tym silniejsza się staje i tym lepsze struktury można instalować. Aktualnie stan podziału miasta można sprawdzić z poziomu menu mapy. No dobra, czyli lecimy w ocaleńców, bo bardziej mnie interesuje parkur niż budowa pułapek. Więc ocaleńcy będą dobrym wyborem moim zdaniem. Samochody, pułapki czy tyrolki? No tyrolki wiadome. Zblokowujesz poziom przybliżenia podziału miasta. Naciśniemy, aby wyświetlić mapę. Okej. Czyli te dwie części miasta są teraz dla ocaleńców. Poziom przybliżenia podziału miasta pokazuje obecny stan strefy miasta, zarówno tych neutralnych, jak i kontrolowanych przez stróże prawa lub ocaleńców. Możesz tu znaleźć różne miejskie nagrody, które otrzymasz za przekazanie strefy frakcjom. Aby przekazać strefę, musisz odkryć jej obiekt, wieżę, ciśnień lub stację elektryczną. Aktywować go i przekazać frakcji, która chcesz wesprzeć. Ok. No
No dobra. Hakon. Podobno to gdzie jesteś do cholery? Barney wiedział, że Lukas chce go dorwać. Jack i Joe go ostrzegli. Mógł uniknąć pułapki, ale i tak się w nią wpakował. Wtedy zabito Lukasa. Może warto sprawdzić jego kryjówkę w motelu Tango. Upewnię się, że jest tam bezpiecznie. Tam quest. Tam jest quest fabularny. Tu mogę w ogóle wjechać i zjechać pewnie. Ciekawi mnie, co się stało. Bo jest strzałka w górę w dół. Oni pierwsi zamilkli w 23. Ale ponieważ jest 19, zaraz będziemy mieli noc. To się kimnijmy i drugi raz się kimnijmy do rana, nie? Wolę w ciągu dnia sobie chodzić, a tak naprawdę jesteśmy na tyle mocni i na tyle mam już wymyślone, że miejscówki, w których jest do robienia coś w nocy, ogarnięte te miejscówki, że mogę to nawet robić sobie w ciągu dnia, no, jak tam jest więcej zombiaków. Dobra, zjedźmy sobie tą tyrolką tutaj. Możesz przeszukać rzeczy Barneya. Teraz jest tam pusto. Daleko po... O, tam masz. Dobra. Chyba się nie zabijemy, nie? Pierwszy raz widzę coś takiego. Nikt mnie nie pokona, typie. Nawet nie próbuję. Siema, handlarz. Sprzedam ci pierdołę. Stary, masz zajebisty towar. Bum! Sprzedane! Kupię od ciebie wszystkie takie pierdoły. Na pewno ci się to spodoba. Na pewno to mi się to przyda, a nie spodoba. Dobra. Otóż tak. Co tam masz dla mnie? Cześć, najszybszy. Jo, co tam? Więc słyszałeś o mnie? Tak, jak każdy. No, jestem kurwa legendą. Co ludzie mówią? Pytają o mnie dupery? O, tak, mnóstwo. Każda chce spotkać legendę. Życie. Co mogę dodać? Dostarczanie wody z prędkością błyskawicy zapewnia ci status celebryty. A mam też najlepszy wybór w mieście. Woda zwykła, gazowana, lawendowa, miodowa i woda urtyka. Zaraz, co? Woda urtyka? No tak. Sama nazwa intryguje, co? To jest marketing. Ludzie to łykają. Nieważne, co jest w środku, ale jak brzmi cool i ciekawie, no to chcą tego. A? Przyszedłeś tu rzucić mi wyzwanie? By cudny Sadio skopał ci dupsko? Wiem, że nie mam szans, ale przegrana z tobą to byłby zaszczyt. A, mądrego dobrze posłuchać. Jak będziesz gotów, weź te butelki na przebieżkę. Tylko nie połam sobie nóg. Możesz stąd odejść, proszę. Ukończ wyzwanie z co najmniej brązowym medalem. Dajesz punkty kanały, jak najszybciej dostarczy wody i po... Dobra, expik zawsze parkurowy jakiś. O kurwa. Jak to zrobić? Dobra, tam nie wskoczę. Zrobimy jeszcze raz to, ale... Aha! Kumam. Wróci mnie tu? Tak, dobra. Jeszcze raz w takim razie. Ale myślę, że zrobimy to sobie w kolejnym odcinku, bo mamy już 30 minut. Mija go popołudnia, wbija oczywiście do linku w opisie i zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. Cześć!